Cześć ludzie, Myszu z tej strony i witam was ponownie na moim serwerze, tym razem już po zakończonej rekrutacji i omówimy sobie jej przebieg, a także wyniki. Powiem co i jak, kto się dostał, to nie bardzo powiem, ale mniej więcej zaznaczę, jak to wszystko przebiegło. O, jakoś to słabiej poszło. W każdym razie, ogólnie wypadła rekrutacja wyśmienicie, była to chyba najlepsza rekrutacja do tej pory, ponieważ dostałem ponad 800 zgłoszeń. Niestety nie wypadła najlepiej, jeśli chodzi o akceptację zgłoszeń i ich przebieg, ponieważ sam robot, czyli bez mojej ingerencji, odpadło. Kurczę, chciałem podać dokładny wynik, ale nie przypomnę sobie, więc w przybliżeniu około 500 zgłoszeń usunął sam robot, czyli prawie połowę, znaczy prawie ponad połowę usunął sam robot, co jest bardzo, bardzo smutnym wynikiem. No ale tak to jest, jeśli mnie nie słuchacie albo nie wiem, przejawiacie jakiś przerost ambicji nad treścią. Dlaczego tak mówię? Bardzo, bardzo dużo zgłoszeń zawierało filmiki zamiast screenów, gdzie ja prosiłem bardzo wyraźnie o screeny. I dlaczego nie mogłem akceptować filmików? Przecież na filmikach jeszcze lepiej widać i w ogóle filmiki są lepszej jakości i tak dalej, i tak dalej. Może i tak jest. Może i tak jest, nie jest to do mojej oceny, jednak, że jeśli proszę was w rekrutacji o coś konkretnego, to tego konkretnego czegoś oczekuję. Więc jeśli ja proszę o screeny, a wydajecie mi filmik, to już wiem, że nie słuchacie tego, co do was mówię. Nie macie gdzieś to, o co was proszę, a jeśli macie gdzieś takie rzeczy, jak choćby wrzucenie screena zamiast filmu, no to prawdopodobnie na serwerze też nie będziecie słuchać moich próśb czy też poleceń, a takich osób na serwerze nie chcę i dlatego takie zgłoszenia odpadały. Jest to procedura, jakiej się trzymam od samego początku i jak na razie wychodzę na tym całkiem nieźle, bo serwery raczej, znaczy serwery, serwer jest raczej wolny od griferów, od czasu do czasu zdarzają się jakieś głupie dowcipy, no ale pragnę przypomnieć, że jeśli nie skończą się one dość szybko, bądź też nie zostaną wyjaśnione jako dowcip, lub też po prostu będą sprawiać zbyt dużo kłopotów, no to takie dowcipy będą się kończyć banem bez możliwości powrotu na serwer. O czym to jeszcze chciałem powiedzieć? Przede wszystkim Będą kolejne rekrutacje, więc nie musicie się martwić, jeśli się teraz nie dostajecie, bo jak łatwo się domyśleć, no już w sumie, poczekajcie, w pierwszej rekrutacji dostało się 40 osób, w drugiej 20, teraz 30 osób, więc razem mamy 90 osób, jednakże część z nich no, z własnej woli przestała grać. Mimo wszystko myślę, że aktywnych graczy w obecnej chwili jest około 40, a serwer jest 20-slotowy jak do tej pory, więc myślę, że z czasem, gdy zacznie się on zapełniać tak, że kolejka oczekiwania będzie zbyt długa, to myślę, że uda mi się załatwić większy serwer. Póki co na razie nie jest on potrzebny. Więc przejdźmy może do samego przebiegu rekrutacji. Ja w tak zwanym międzyczasie będę wam prezentował, jak serwer się rozwija. Co mnie, jakby to ująć, unieszczęśliwiało do tego stopnia, że nie byłem w stanie przyjąć zgłoszenia, to między innymi brak nicka lub nick z, nie wiem, na przykład YouTube'a zamiast z Minecrafta. Dlaczego takiego zgłoszenia nie mogłem przyjąć? Ponieważ proszę was o nick w celu szybkiego dodania do whitelisty. Jeśli wy nicku nie podajecie, bądź też podajecie nick z YouTube'a zamiast nicku z Minecrafta, no to niestety proces dodania do whitelisty wydłuży się, co będzie dla mnie, przepraszam, ale
przed chwilą jadłem i mam jeszcze tendencję do, jak to nazywam, zapowietrzania się, ale mniejsza o to. Jeśli podajecie mi niewłaściwy nick, no to ten proces dodania do whitelisty, który chciałbym, żeby był jak najszybszy, no wydłuży się i to znacząco, bo będę musiał napisać wam, że podaliście mi niewłaściwy nick. Wy będziecie musieli potrzebować zapewne czasu, żeby odczytać taką wiadomość, odpisać mi na nią. Później ja będę potrzebował czasu, by ją odczytać, odpisać, tudzież dodać już nick do whitelisty. No to jest sztuczne przedłużanie tego całego procesu, który jest mi zupełnie niepotrzebny. Więc wiadomości, które nie zawierały niku, bądź też zawierały nick podpisany jako nick z YouTube'a, od razu też lądowały do śmieci. Darowałem za to każdemu, kto nie podpisał się imieniem, no bo imię w zasadzie to była taka notka dla mnie, ale nie było to niezbędne do niczego. Więc jeśli ktoś zapomniał podać swoje imię, no to wychodziłem z wnioskiem, że taką informację można wydobyć później i nie stwarza ona wielkiego kłopotu. Brak wieku lub screena także kończył się odrzuceniem. Dlaczego brak screena? No to można się chyba domyślać. Natomiast brak wieku, ponieważ on psuł treść całej wiadomości, w sensie brak takiej informacji. Dlaczego? Jak z wam już powiedziałem, nie brałem pod uwagę wieku jako wyznacznika tego, czy ktoś się na serwer nadaje, czy nie. To znaczy, przyjmowałem zarówno 12-latków, jak i 20-parolatków, bo nie wychodzę z założenia, że wiek może określać czyjąś mentalność. Znam wiele osób, które są bardzo młode i mimo wszystko są dużo bardziej ogarnięte niż część dzisiejszych 19-20-latków. No, dlatego wiek nie był dla mnie żadnym wyznacznikiem. Natomiast był on dla mnie istotną informacją, ponieważ wiek w połączeniu ze screenem dawał mi jako takie pojęcie, jakim ktoś jest budowniczym. I jeśli widziałem, że ktoś ma na przykład 12 lat według maila, a podsyła mi budowlę, przy której opada mi szczęka, no to wiedziałem, że już jest to ktoś, kto buduje ponadprzeciętnie, więc warto go do tej whitelisty dodać. Jeśli natomiast docierał do mnie, nie wiem, jakiś prosty domek i widziałem z ankiety, że ktoś, kto to wysłał, miał 19 czy 20 parę lat, wiedziałem, że to jest beznadziejny budowniczy, a mimo wszystko chciałem na serwerze minimalnie, co najmniej przeciętnych, a najlepiej jeszcze, żeby byli to nadprzeciętni. Wiem, wymogi może mam duże, ale chcę po prostu, żeby ten serwer ładnie wyglądał i żeby było w nim, o, jak najmniej czegoś takiego. Nie wiem, kto to zbudował, ale zapewne jeśli nic z tego się nie rozwinie ciekawego, to zostanie to zniszczone. Cóż jeszcze? Ach, nie pokażę wam budowli tych, które przyczyniły się do mojej decyzji, że dana osoba zostaje przyjęta. Z prostego, znanego mi powodu, jeśli ktoś z was się domyśla jakiego, to niech to zatrzyma dla siebie, jeśli nie, no to trudno. Nie snujcie żadnych domysłów w komentarzach, bo takie komentarze będą usuwane. Nie jest mi to do niczego potrzebne, a jeśli ktoś się, tak jak mówiłem, się domyśla, no to może się cieszyć, niech to zatrzyma dla siebie. Jeśli nie, no to trudno. Zarówno wy, jak i ja nie musicie i nie muszę wiedzieć wszystkiego. I jedna z istotniejszych informacji. Nie sprawdzałem, czy budowle, które podsyłacie mi w screenach, są plagiatem, czy też nie, bo wyszedłem z, kurczę, zapomniałem tego zwrotu. W każdym razie doszedłem do wniosku, o, może tak, że jeśli ktoś podsyłał mi nie swoją pracę, żeby zawyżyć jakby swój poziom budownictwa,
No to szybko wyjdzie na serwerze. Jeśli ktoś podesłał jakąś fajną, ciekawą budowlę, a będę widział, że na serwerze buduje, jak to się mówi, same szałasy z ziemi, z drabinkami, no to naturalnie będę wiedział, że trochę naściemniał w swojej ankietce i taka osoba zostanie z serwera usunięta. I tak jak mówiłem, będę już powoli kończył, więc na zakończenie przypomnę. Nie była to ostatnia rekrutacja, więc nie bójcie się, każdy możliwe, że będzie miał szansę pogrania razem ze mną, jeśli tylko pokaże, że ma coś ciekawego do zaprezentowania. A poza tym właśnie, odnoszę wrażenie po konkursie związanym z Need for Speedem, że takie konkursy, w których będzie do wygrania wyjściówka na mój serwer, też nie są złym pomysłem, także myślę, że od czasu do czasu w jakimś filmie, niekoniecznie związanym z Minecraftem, pojawi się taka właśnie szansa na zdobycie miejsca na serwerze. Na przykład, nie wiem, w jakimś odcinku Minecrafta powiem wam, żebyście zbudowali takie coś i żebyście podsyłali na przykład odpowiedzi wideo. To jest wszystko teraz moje snucie teoretyczne. I najlepszą budowlę nagrodzę właśnie taką wejściówką. Czy coś jeszcze miałem wam do powiedzenia? Chyba nie. Chyba nie. Chyba to już wszystko. W każdym razie, jeśli ktoś wysłał wiadomość i nie jest pewny, to niech sprawdzi maila i nie piszcie w komentarzach, żebym do was napisał na PW czy gdziekolwiek indziej, czy się dostaliście, tylko sprawdzajcie maila, bo ja jestem jeden, a was jest, jak już sam wspomniałem, blisko 800. Chodzi mi tu o osoby, które się zgłosiły. Więc jeśli miałbym każdemu z osobna pisać, czy się dostał, czy nie dostał, to mówiąc ordynarnie, dostałbym zajoba. Także dzięki wszystkim za udział. Jeśli ktoś się nie dostał, no to trudno. Mam nadzieję, że uda mu się kolejnym razem. Jeśli ktoś się dostał, to serdecznie gratuluję i do zobaczenia na serwerze. A z całą resztą z was do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hej.